frontu mam przyjemność gościć French Bono. Witam wszystkich, witam. A na początek powiedz mi, jak długo zajmujesz się muzyką, kto się do tego nakłonił? Wiesz co, myślę, że nakłoniło mnie to, może odpowiem od razu normalnie, czyli zajmuję się muzyką mniej więcej od lat 11-12 teraz. Zaczęło się od tego, jak mieszkałem w Afryce, bo w ogóle wychowałem się w Afryce 14 lat, urodziłem się tam, w Gabonie. Usłyszałem pierwszy raz kawałek Pump Up The Jam, Technotronic, nie? I wtedy stwierdziłem, że muzyka to jest to, nie? Ale jeszcze nie wiedziałem wtedy, że kiedyś będę rymował i będę się tym zajmował, prawda? Później po 14 latach wyprowadziłem się do Francji, gdzie zacząłem nagminnie słuchać MC Solara i jego tekstów, którego uważam za jeden z największych ulicznych poetą, można powiedzieć, we Francji. Uczyłem się jego tekstów na pamięć i po jakimś czasie stwierdziłem, że skoro już mam jakby tak w zasadzie na pamięć obcykany flow, nie jakby technikę, to dlaczego by nie zacząć własne teksty pisać, prawda? No i zacząłem jakieś tam małe teksty pisać, bla bla bla. Później wyjechałem do Warszawy, to były lata 95-96. Wylądowałem w Warszawie. Wylądowałem w samym sednie kultury hip-hopowej, która zaczęła się wtedy kipić, czyli Ein Kilohertz między innymi, nie? Czyli DJ Volt, Jan Marian i Taz Da Flava, bo to wtedy było tak. Pierwsza składanka SP Records, między innymi z kawałkiem South Central, który tam był, i Lady K. Pozdrawiam najstarszą szkołę hip-hopu w Polsce. Oczywiście będąc na obozach żeglarskich jako młody Francuz, który w ogóle nie wiedział, jak się mówi po polsku, to wtedy leciał bardzo mocno Leroy w Polsce i Wzgórze Apache, Big Up, bo to jest old school i należy o takich rzeczach też pamiętać. No i wtedy tak naprawdę rymowałem praktycznie tylko i wyłącznie po francusku, bo to był mój pierwszy język, bo po polsku była totalna padaka, no umówmy się, wiesz, nie? Ktoś przyjeżdża do Polski z zeroletnim stażem i mówienie w języku polskim, no to rymowanie po polsku wychodzi, jak wiadomo, no nie powiem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące od kiedy zajmuję się muzyką. Powiedz mi, skąd u Ciebie pomysł na łączenie rapu i reggae? No to wynika jakby chronologicznie z moich zajawek na te dwie muzyki, nie? Pierwsza zajawka oczywiście na hip-hop, no bo zaczynając od MC Solara, później przyprowadziłem się do Polski, zacząłem zgłębiać, że tak powiem, hip-hop od strony wschodniej wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli no, Tribe Called Quest, Mobb Deep, Run DMC, no wszystkie takie, można powiedzieć, kultowe hip-hopowe zespoły, którymi się bardzo jarałem i tak naprawdę, które będzie można troszeczkę poniekąd odnaleźć w moich bitach, nie? Bo to wiadomo, że inspiracje się stąd biorą. Reggae dlatego, że zaraz po hip-hopie była mega zajawka na Boba Marleya. Pamiętam, że byłem może nie fanatykiem, ale takim fanem jego. Zacząłem zbierać płyty winylowe, pamiętam, słuchać całą jego dyskografię. Rozumieć ten rytm, rozumieć jak hi-hat tam chodzi, nie, bo chodzi zupełnie inaczej niż wszystkie. Zacząłem doceniać to bardzo mocno i to był mój okres słuchania reggae, nie? Cały czas Peter Tosh, później wgłębienia się, jest tak powiem, w roots reggae typowy, nie? Później była era na dancehall, czyli jakby dla mnie to wtedy było połączenie hip-hopu z reggae, nie? Czyli rymowanie ze śpiewem, czyli toasting tak naprawdę, nie? Tak to się nazywa w dancehallu. Później dowiedziałem się, że nagle DJ tak naprawdę to MC, a DJ to MC, a selektor to DJ, nie? Więc zaczęły się takie pojęcie rhythm, nie? Czyli po prostu rytm, na którym nagrywają różni artyści, nie tylko jeden. I jakby zacząłem obcykać dzięki Upselectorowi zresztą tą całą sferę reggae dancehall. Pozdrawiam właśnie serdecznie przy okazji Upselectora z rodzinką całą swoją. Pozdrawiam Marikę serdecznie, bo robiliśmy kiedyś coś bardzo dużego, Bass Medium Trinity. Pierwszy, można powiedzieć, projekt, który powstał na jamańskich rhythmach w Polsce w postaci nielegalu, ale który miał swój gruby rozdźwięk. I tak naprawdę teraz można powiedzieć, że na tej płycie jest kilka takich połączeń stricte hip-hop reggae, nie? Że jest beat hip-hopowy, do tego reggae chaka, nie? I to wtedy jest, można powiedzieć, w dosłownym tego znaczeniu hip-hop reggae, nie?
ale w większości to jest hip-hopu na mojej płycie, nie? Jest jeden kawałek funkowy, który bardziej przypomina funk, ale tak to jest po prostu hip-hop, nie? Wróciłem po prostu do pierwszego gatunku, jaki zacząłem w życiu słuchać, bo uważam go za chyba najbardziej trafny, nie? Jeśli chodzi o moją osobę, jak to odczuwam, jak robię bity, nie? Posadzenie i tak dalej, no to myślę, że to jest mój gatunek po prostu i że będę w tym się kształcił. Powiedz mi, czekamy na twoją solową płytę. Kiedy możemy spodziewać się albumu, co na nim znajdziemy, tematyka, gościa? Więc tak, już mogę wam powiedzieć. Chciałbym bardzo wydać ten album przed grudniem, czyli jesienią. Z gośćmi to już mam Górala, Big Up. Nie, na kawałku, który nazywa się Po co komu dis, nie? I to jest, no, wiadomo o czym kawałek, sam tytuł za to, no, to mówi. Będę miał Ostrego, już zdeklarował, że będzie gościem na mojej płycie. Abradaba i Marikę. Na razie to jest jakby lista gości, która jeszcze nie jest zamknięta, ale którzy są pewni, nie? Którzy będą na płycie. Jeszcze będę musiał oczywiście się zastanowić, czy kogoś włożyć, czy nie. Żeby później nie wyszło na koncertach, że nie ma gości i tak naprawdę i tak naprawdę średnio najeżdża. Także no właśnie, kawałków myślę, że będzie do 14 kawałków, nie więcej, bo nie chcę wydać płyty, gdzie jest dużo kawałków, tylko chcę wydać płyty, gdzie są dobre kawałki. Nie? I jeśli chodzi o gości, to na razie byłoby wszystko z tych pewnych, co będą. Nie? No. I to wszystko. Płyta będzie się nazywała Świadectwo. To już na pewno. Będzie wydawana razem z blend tape'em, którego zrobiliśmy z DJ-em Henem, że po prostu do tego będzie dołączony blend tape. I jeszcze zamierzam zrobić taki manewr, nie urażając i przepraszając, jeśli komuś urażę uczucia religijne. Teraz to takie zjawisko jest dosyć powszechne. Chciałbym jeszcze do tej płyty dołączyć medalik świętego Benedykta, który będzie poświęcony wcześniej, nie? Jak ktoś będzie chciał go nosić, to będzie go nosił, a jak ktoś nie będzie chciał go nosić, to nie będzie go nosił i tyle.